Wesołych świąt, wuju. Niech ci Bóg błogosławi. Co to za bzdury? Jak to bzdury? Nie chcesz chyba powiedzieć, że święta Bożego Narodzenia to jakieś bzdury? Tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Wesołych świąt, też mi coś. A ty z czego tak się cieszysz? Przecież jesteś biedny. Skąd zatem twoja ponura mina? Jesteś bogaty, powinieneś być zatem szczęśliwy. Bzdury. Święta są niepotrzebne. Wuju, święta Bożego Narodzenia to czas miłości, dobroci, szczęścia i przebaczenia. To jedyny dzień w roku, kiedy ludzie otwierają swe na co dzień zamknięte serca. Niech będzie błogosławione. Dość tych bzdur. Ach, nie złość się, wuju. Wiesz co? Zapraszam cię na bożonarodzeniowy obiad. Oczywiście twojego kancelistę też. To ostatnia rzecz, na którą miałbym ochotę. Żegnam. Wesołych świąt.
cieszy się, bo wszyscy dzieci stają się. A może pójdziemy do Scrooge'a? Do Scrooge'a? No tak, to ten tu ostatni dom. Ja mówię, ty pukasz. Dobrze. Co znowu? Witam, mam przyjemność z panem Scrooge'em czy Marleyem? Pan Marley nie żyje od 7 lat. Przypuszczam, że dorównuje pan w hojności swojemu zmarłemu wspólnikowi. W czasie świąt powinniśmy bardziej niż kiedykolwiek myśleć o biednych i samotnych. Tysiącom ludzi brakuje środków do życia. Czy nie ma więzień? Przytułki nadal istnieją? Są, niestety. No to wspaniale. Postanowiliśmy założyć fundację, by zakupić żywność dla najbardziej potrzebujących. Chcielibyśmy, by święta były dla innych bardziej radosne. Czy mogę pana wpisać na listę ofiarodawców? Nie. To chce pan pozostać anonimowy? Życzę sobie, aby zostawiono mnie w spokoju. Nie stać mnie na fundowanie przyjemności innym. Ale wielu ludzi może umrzeć z zimna i głodu. Niech więc umierają. Przynajmniej nie będzie nadmiaru ludności na świecie. Żegnam. Ale sknęła. No, not just for some.
ma znaczyć. Nie wierzę w to wszystko. Ebenezerze! Kim jesteś? Za życia byłem twoim wspólnikiem, Jakubem Marleyem. Nie wierzysz we mnie? Ani trochę. Pewnie zjadłem coś niestrawnego i stąd te halucynacje. Człowieku o małym sercu, wierzysz we mnie czy nie? Dobra, wierzę, wierzę. Czemu jesteś spętany łańcuchami? Muszę wlec za sobą łańcuchy, które sam ukułem za życia. Czy wiesz, jak długie i ciężkie łańcuchy sam już nałożyłeś na siebie? Były tak ciężkie jak moje, gdy umierałem. A ty dodałeś do nich jeszcze następne ogniwa. Jeszcze 7 długich lat. Pomyśl o tym. Ale Jakubie, co to ma znaczyć? Musisz mi to wszystko wytłumaczyć. Inni ci wyjaśnią. Teraz mam przed sobą bardzo długą i wyczerpującą drogę. Gdybym wiedział, że nasz los zależy od tego, jacy jesteśmy za życie, że nic nie uchodzi bezkarnie. Ale przecież byłeś dobrym kupcem. Robiłeś świetne interesy. Kupcem? Nie wiesz, o czym mówisz. Powinienem być dobrym człowiekiem, współczuć, pomagać, dzielić się z innymi wszystkim, co posiadam. Interesy to ostatnia rzecz, jakiej warto poświęcić życie. Słuchaj mnie, bo nie masz wiele czasu. Co cię tu sprowadza? Jestem tu, aby dać ci drugą szansę. Nawiedzą cię kolejno 3 duchy. Co? Jeszcze 3? No to może lepiej niech nie przychodzą. Bez ich wizyty nie zdołasz uniknąć mojego losu. No to może, nie wiem, niech przyjdą razem. Za jednym zamachem. Ebenezerze! Więcej mnie już nie zobaczysz. Żegnaj i pamiętaj o tym, co ci powiedziałem. Bzdury. Pierwsza. I nic. Kim jesteś? Jestem duchem dawnych świąt Bożego Narodzenia. Twoich świąt. Dlaczego tu jesteś? Jestem dla twojego dobra. Wstawaj i chodź za mną. Jakże wtedy czułem się samotny. Chciałbym... O co chodzi?
Nic takiego. Wczoraj wypędziłem spod kantoru małego chłopca. Chciałbym mu coś dać. Chodźmy zobaczyć inne Boże Narodzenie. Braciszku kochany! Pan! Przyjechałam, aby zabrać cię do domu. Do domu nareszcie! Tata mi na to pozwolił. To będą najszczęśliwsze święta w moim życiu. Co się stało później? Umarła młodo. Zbyt młodo. A miała dzieci? Tak. Jednego syna. Freda. W twoim sercu. Złoto stało się dla ciebie najważniejsze. Czy to źle, że chcę żyć dostatnio? Pieniądze przesłaniają ci ludzi, uczucia. Dlatego zwalniam cię z danego mi słowa. Duchu, ja już nie chcę niczego oglądać. Chcę wrócić do domu. Czy torturowanie mnie sprawia ci przyjemność?
Musimy się poznać! Jestem duchem tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Chodź! Chodź! Się miał gorączkę. Ojej. Moje skarby. Ale to nic. Zobaczcie, co wam kupiłem. Dzięki panu Scrooge'owi będziemy mogli skosztować tych pyszności. Dzięki niemu? To najbardziej skąpy, okrutny i pozbawiony współczucia człowiek. Oj, przestań. Jest Boże Narodzenie i powinniśmy myśleć jak najlepiej o wszystkich. Czy to dziecko umrze? Niestety. Jeżeli nic się nie zmieni, mały Tim wkrótce umrze. Ale duchu, zrób coś! Niech to dziecko nie umiera! Niestety. Jeżeli przyszłość się nie zmieni, mały Tim umrze. A jeżeli ma umierać, niech umiera jak najszybciej. Przynajmniej nie będzie nadmiaru ludności na świecie. Człowieku bez serca, jak takie słowa mogły ci przejść przez gardło? Powiedział, że święta Bożego Narodzenia to bzdura. To naprawdę stary, zabawny dziwak. Te wszystkie wady mszczą się na nim. Jest samotny, a przez to godny litości. On chyba jest bardzo bogaty. I co z tego? Ani sam z tego nie korzysta, ani na innych nie daje. Wcale mu nie współczuję. A ja tak. Spędzi kolejne święta w tym swoim samotnym, opuszczonym domu. Dlatego postanowiłem, że rok w rok, pomimo jego upartości, będę zapraszał go na bożonarodzeniowy obiad. Może się zmieni, zrozumie co traci, może nawet podwyższy pensję swojemu kanceliście. Nie licz na to, on nigdy się nie zmieni. A ja i tak życzę mu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Zdrowie wuja Scrooge'a. Christmas tree. I just want you for my own. More than
duchem przyszłego Bożego Narodzenia? Czy przybywasz, aby pokazać mi moją przyszłość? Powiedz coś, twoje milczenie napawa mnie strachem. Interesy. On robił to przez całe życie. Ma pani rację. To czemu pani tak stoi i patrzy na mnie z takim strachem? Nikt nas nie wyda. Ależ skąd? Przecież nic się nie stanie, jeśli weźmiemy sobie kilka drobiazgów. Myślę nawet, że one się nam należą. Stary Sknera zasłużył sobie. Umarł samotnie, bez jednego dobrego słowa. To prawda. Zasłużył sobie. Dalej, Joe, oglądaj, co przyniosłam i powiedz, ile mi za to dasz. Do czego to doszło? Przez całe życie odpychał ludzi po to, by po jego śmierci wszyscy się zebrali i trochę obłowili. Duchu, już rozumiem. Ci ludzie, ten człowiek, on mógł być mną, gdybym dalej prowadził takie życie. Duchu, tam niedaleko jest mój kantor, a tam mieszkam. Proszę, pozwól mi zobaczyć, jaki będę w przyszłości. Co to ma znaczyć? A więc w tamtym pokoju to ja leżałem na marach? To mnie okradano po śmierci? Nie, nie, to musi być jakaś pomyłka. Duchu, proszę, przecież ja już nie jestem tym samym człowiekiem, jakim byłem przed pojawieniem się Marleya. Ja się zmieniłem. Powiedz mi, że jeśli dalej będę prowadził się tak jak teraz, ten grób i ten napis jeszcze będzie mógł stąd zniknąć. Proszę, powiedz. Pomóż mi. Będę pamiętał o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Niech niebo i Boże Narodzenie będą błogosławione za szansę, jaką mi dano. Jestem pewien, że jeszcze wszystko może się odmienić. Sam nie wiem, co robię. Jest mi tak lekko. Szumi mi w głowie. Ale wróćmy. Uczynku! Uczynku! Który dzisiaj ma być? Boże Narodzenie. Duchy dokonały wszystkiego w ciągu jednej nocy. Mam pomysł. Chłopczyku, masz tu pół korony i kup wielkiego indyka. Zaniosę go swojemu kanceliście. Mam do zaoferowania pewno swoje pieniądze. Naprawdę, drugi panie?
Czy mówi pan poważnie? Naturalnie. Ani pensa mniej. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Panie Stróż! Dziękuję, dobrze. Bashes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what the bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is the swell. Gliding in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Santa mingle and the jingle feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, oh, the bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's the swell time to go gliding in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. That's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Wreszcie przyszli. Witaj, wuju! Witaj, wujcie. Wesoły świąt. I wzajemnie. Mogę kapelusz? Oczywiście. Oto moja ukochana. Proszę, jeszcze patrzcie. Dziękuję. Usiądź, proszę. Idą kolejni. Witajcie! Witam, witam! Witam. Poproszę kawałek. Dziękuję. Proszę to samo. Pan Scrooge? We własnej osobie. Witaj, przyjacielu. Przepraszam cię za wszystkie krzywdy, jakie ci wyrządziłem. Tobie i twojej rodzinie. W ramach rekompensaty mam zamiar od jutra podwyższyć ci pensję. Dziękuję. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Niech będzie błogosławione Boże Narodzenie. Śnieżkiem błyśnie nam promienna.
Nasza gwiazda splednie i niepokój jak co roku wróci znów. Choć tyle żalu w nas i w niebu śpiony dwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Nie jeden świt powróci swą pięgą, przemienię spraw i trosk. Powróci twarzy Mars na powitanie dnia. Znów milczenie serc regułą będzie nam. Choć tyle żalu w nas i w niebu śpiony dwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Choć tyle żalu w nas i w niebu śpiony dwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Przed Państwem wystąpiła młodzież gimnazjum liceum imienia księdza Piotra Skargi, chór à la Breve w trochę innych rolach dzisiaj. Opiekę artystyczną sprawowały panie, proszę się pokazać, pani Natalia Schulz, pani Beata Jankowiak, pani Izabela Matuszewska-Mirek i pan Andrzej Barbuła. Scenografię wykonali uczniowie gimnazjum podczas zajęć artystycznych. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów zespołów szkół nr 1 i 3 w Szamotułach chciałam Państwu w tym wspaniałym okresie przedświątecznym złożyć najlepsze życzenia. Przede wszystkim spokoju, odpoczynku w gronie rodzinnej atmosfery, bo czas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia to jest taki czas, kiedy myślimy o tym, co minęło i o tym, co będzie. Dlatego życzę Państwu, aby święta przyniosły odpoczynek, ale przyniosły także nadzieję i wiarę na nadchodzący nowy rok, na możliwości, które przyniesie. Wszystkiego najlepszego. Dla naszych artystów co nieco słodkiego. Ale nim zaproszę Państwa do wspólnego kolędowania, pana starostę proszę o zabranie głosu. Dyrektor, prosząca, pani starosto, szanowni Państwo, droga młodzieży. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za tak piękne wprowadzenie w ten okres
Bożego Narodzenia. Przyłączamy się do tych życzeń. Drodzy Państwo, dla Was wszystkich, tak pięknie wypełniający tą aulę dzisiaj, dużo zdrowia, radości, aby ten czas świąt był czasem wytchnienia, czasem radości w rodzinnym gronie, w tym pędzie, który towarzyszy nam w XXI wieku. Wykorzystajmy tą szansę, o której tyle przed chwilą słyszeliśmy. I przyjmijcie Państwo najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku, aby był on pełen wykorzystanych szans. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.